W poznaniu.pl. Poznań w minutę. Makabryczne odkrycie w Lusowie pod Poznaniem. W jednym z domów policjanci znaleźli zwłoki starszej kobiety. Głowa była oddzielona od reszty ciała. Mundurowi czekają obecnie na ekspertyzę biegłych, która ma wyjaśnić, w jaki sposób doszło do śmierci kobiety. 7 osób zostało rannych po zderzeniu 2 autobusów i osobówki, do jakiego doszło w środę przed południem na ulicy 28 czerwca 56. Ratownicy i służby porządkowe pracowały na miejscu wypadku ponad 2 godziny. Autobusy w tym czasie jeździły objazdem. Policjanci cały czas poszukują osoby, która zakopała psa żywcem. Do zdarzenia doszło kilka miesięcy temu na poznańskim Franowie. Stróże prawa mają już wstępny rysopis osoby, która może odpowiadać za ten bestialski czyn. Najbliższy weekend na terenie targów upłynie pod znakiem wyjątkowych prezentów. Już w piątek startuje bowiem Festiwal Sztuk i Przedmiotów Artystycznych organizowany w ramach poznańskiego Jarmarku Świątecznego. To tutaj będzie można spotkać artystów i rękodzielników z całej Polski. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.